Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w ten letni poranek. Powiem wam, że jakimś cudem role się obróciły i wszystkie moje koleżanki z Polski oglądam w płaszczach, a tutaj mamy po prostu lato. Lato. To lato nie będzie trwać wiecznie, zdaję sobie z tego sprawę, więc korzystam ile mogę. Zobaczcie, zjarałam się. Tutaj mi schodzi skóra. Pojechałam na rower tylko z punktu A do punktu B i mnie po prostu spaliło żywcem, także to było niezamierzone. Twarz mam jaśniejszą, zauważcie, dlatego że nakładam na twarz zawsze filtr. Wiosna, lato, jesień, zima i niezmiennie już od chyba roku to jest filtr The Ordinary SPF 30. To jest filtr mineralny, bardzo ciężko go dostać. Ja go kupuję stacjonarnie w Selfridges, wiem, że jest wszędzie wyprzedany. Nałożyłam sobie to wcześniej, żeby już mi się wchłonęło, żebym mogła przejść dalej, ale powiem wam tak. Trochę mój makijaż się zmienił teraz te upalne dni, no bo już bez kitu, to już będzie któryś tydzień w tym roku, gdzie jest tak gorąco, więc oby tak dalej, ja nie narzekam. Wiecie, no ja to zawsze szpachla, to tamto, ale w lato nie za bardzo lubię nakładać dużo makijażu, więc pokażę wam, co ostatnio robię. Może sobie zaszeleję z jakimś kolorem na oczach, ale ogólnie tutaj będę się skupiać na twarzy tak naprawdę, bo ta rutyna jest inna, bo wiecie, że ja zawsze albo jakiś double wear, albo jakiś podkład. W tym makijażu nie będzie ani podkładu, może ewentualnie odrobinę, żeby te niektóre niedoskonałości wyrównać, ani nie będzie korektora. Tak, odstawiłam korektory. Pokażę wam, czego używam. No, przede wszystkim Primo, to jest Hollywood Flawless Filter. I co to jest? To jest taka jakby baza upiększająca od Charlotte Tilbury. Ja mam w kolorze 3. Mogłam troszeczkę zamówić jaśniejszy tak naprawdę, ale teraz na lato mi to w zupełności wystarcza. I to jest taka baza coś rozświetlającego, to można nałożyć właśnie przed podkład, można to wymieszać z podkładem, można to nałożyć na podkład jako rozświetlacz. To jest właśnie taka upiększająca baza i ja sobie tego używam zamiast podkładu. Także to nie jest podkład. Na pewno bardzo dobrze sprawdzi się osobom, które mają cerę suchą i normalną. Ja chociaż mam cerę mieszaną tłustą i tak lubię tego używać teraz w lato, bo to pięknie odbija światło i wyrównuje ten kolor, dlatego że on jest trochę barwiony. Ja już to kiedyś mówiłam, że to jest taki strobe cream z Maca na sterydach. Także ktoś się mnie ostatnio pytał, co jest lepsze, czy to jest czy Charlotte, czy Mac strobe cream, czyli ten taka właśnie baza rozświetlająca ala. No to uważam, że Charlotte jest dużo lepsza. MAC ma tak jakby trochę większe drobiny. BLASK Blask. I chociaż tu nie ma krycia, bo zobaczcie, ja mam piegi, wyszły mi na słońcu i tu na czole, i tu na nosie. Ja to lubię, nie będę tego przykrywać. Jeżeli się zastanawiałyście, to zamówcie sobie, zwłaszcza, że teraz Charlotte ma minus 20%, nadal powinna mieć minus 20%, więc warto to kupić właśnie w tej tańszej cenie. Także to sobie nakładam na całą twarz. Teraz nałożę sobie mój bronzer Chanel, Tan de Soleil. Pytacie, czy ja mam tą nową wersję? Nie, to jest cały czas ta stara wersja. Nie wiem, jak to nowo będzie się sprawdzać, naprawdę. Nakładam sobie tu na poliki, nakładam sobie też tutaj na czoło. Także jak ktoś was zobaczy, to powie, wow, byłaś na Malediwach, Tajlandia, Bali, Costa del Ogrodos. Wiecie co, może nałożę sobie opaskę, będzie bardziej letnio. Czekajcie, bo mi tu leci mój kok. Mój I woke up like this kok. Ale ten bronzer to jest życie, zwłaszcza teraz w lato. I to w ogóle jest make-up base, tu jest napisane. Bronzing Makeup Base, więc nie wiem, co to znaczy, że to nakładamy przed podkład. Ja wjeżdżam tym bronzerem nawet tutaj na policzki. OMG! Resztki tego bronzera przeciągam sobie na uszy i właśnie na szyję. Taram! Wróciłam z Malediwów. Nie ma podkładu i normalnie nałożyłabym sobie tu podkład, ale nie czuję takiej potrzeby, bo myślę, że ta buzia wygląda naturalnie, no tutaj też mam takiego pimpla, ale myślę, że nie ma sensu, dlatego że to fajnie to wygląda, naturalnie, tak zdrowo i nałożę sobie po prostu trochę pudru tego z Essence pod oczy i tutaj na środek, żeby trochę to zmatowić i żeby trochę to rozjaśnić.
ale myślę nad tym kolorem, słuchajcie, bo wam powiem, jaki miałam plan. Zrobię sobie teraz brwi, a po brwiach zadecyduję, czy nakładam coś na oczy, wykończę sobie twarz i na samym końcu zadecyduję, bo wiecie co, chciałabym sobie dać taki, na przykład pomarańcz tutaj w sam kącik oka. Więc robię brwi, dzisiaj sobie na szybko przejadę pomadą z Benefitu w kolorze 3. I jadę po prostu od dołu, podkreślam te brwi. Lato wszędzie zwariowało, oszalało moje. Co tam dalej jest? Jakbym była w Jaka to Melodia, czy tam w jakimś innym programie, to bym nie odgadła. Serce czy szczęście? Nie wiem co. Ale kocham lato. Kocham upały. Ale jestem taka biała, chociaż już mniej, ale mat jest taki biały, że aż promieniuje. Ale wczoraj się trochę opalaliśmy. Nabrał trochę koloru. I życie staje się lepsze. Miałam taką matkę pomarańczową z L'Oreala i za Chiny Ludowe. Nie mogę jej nigdzie znaleźć. Ubolewam nad tym, bo ona była idealnym pomarańczem, a bardzo ciężko jest znaleźć takie kolory. Niestety. Ale byłyby jaja. Dlatego, że wyrzuciłam, skończyła mi się kredka z Benefitu. I miałam drugą w zapasie, którą kupiłam w grudniu. By the way, ta mi wystarczyła na 6 miesięcy, na pół roku, bo kupiłam w październiku albo w listopadzie, jeszcze przed zimą. Dopiero mi się skończyła i w grudniu w zapasie kupiłam sobie drugą. I tą nową wyrzuciłam do kosza zamiast tej. Ale jaja. Nie wybaczyłabym sobie tego, gdybym dwie dychy wyrzuciła do kosza. Lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. No nie wyjdzie mi to z głowy. Musicie mi napisać w komentarzu, co oszalało. Moje serce, moje szczęście? Zwariowało, oszalało, moje... Nie wiem co. Ale była jedna piosenka, którą miałam w głowie. Miałam w głowie teledysk. Jestem ciekawa, czy zgadniecie, co za teledysk. Jezus! Ja tą piosenkę słuchałam w 2010 roku i ona mi utkwiła w głowie. I nie mogłam znaleźć. Ja mówię, Mati, pamiętasz taką piosenkę? I słuchajcie, przez parę lat. Parę lat, nie tygodni, nie miesięcy, przez parę lat ja nie mogłam sobie przypomnieć, co to jest za piosenka, ale pamiętam, że tam były czerwona szminka, wiatr, jakaś taka zwiewna sukienka, jakieś klify, jakieś góry, jakieś samoloty i tylko to pamiętałam z tej piosenki i strasznie chciałam sobie przypomnieć, co to jest za piosenka. I kojarzyłam fragment melodii, ale nie mogłam w ogóle załapać żadnych słów, żeby móc to wygooglować. I słuchajcie, chyba po 5 latach albo więcej w końcu mi się udało. Więc ja jestem ciekawa. Ja już nawet nie pamiętam, teraz znowu nie pamiętam, co to jest za tytuł, ale już wtedy mi to dało spokój. Dobra, wiem, co to jest za piosenka, ale jestem ciekawa, czy wiecie, co to za piosenka, o której mówię. I coś mi się z jakimś filmem kojarzyło, coś tam... Powiem już wam, że to nie jest awiator, bo też myślałam, że to jest awiator, Maślin myślał, że to awiator, a awiatorem to nie było. No, męczyło mnie to parę lat, a może w sumie wam nie powiem w tym filmie. Nie powiem wam w tym filmie, może umówmy się, że przy kolejnym live'ie zdradzę wam, co to była za piosenka. A ja sobie nałożę z tej palety Chloe Malika ten róż. To jest idealna paleta też na lato, idealna paleta do ocieplania. Ja wam pokażę myk, który robię z kredką z Essence. Bo mam kredkę z Essence, którą testowałam w makijażu jedną marką i ta kredka jest na moje brwi za ciemna. Ewentualnie mogę sobie mieć jakieś końcówki tutaj dorysować ciemniejsze, żeby sobie taki zrobić efekt ombre. No ale ogólnie no, nie sprawdza mi się, bo to nie ten kolor. Ale fajnie mi się sprawdza do tego, żeby sobie zagęścić linię rzęs, więc ja sobie po prostu tutaj... wciskam ją, bo ona nie jest mocno tak napigmentowana, jak zwykłe kredki na linię wodną, więc ona tutaj fajnie po prostu wchodzi. I delikatnie sobie zagęszczam. A że ja nie mam brązowej kredki, ale chciałabym kupić. Jest podobno super ekstra bajerancka kredka z Maka. Zobaczcie, jest taka drobna różnica. Brązowa właśnie. I kurczę, nie pamiętam, jak ona się nazywa. Jak wiecie, o jaką kredkę mi chodzi, taka kultowa brązowa kredka z Maka, bo ja nie chcę czarnej, bo czarna to jest dla mnie too much, po prostu za bardzo. A czasem chciałabym sobie zrobić kreskę taką kredką na dole czy tam u góry, no i czarny jest zbyt mocny, ale tu sobie właśnie walnę. Użyję sobie teraz zalotki, nie robię tego często, ale jakoś jak w lato bardziej. Dwie rzeczy chodzą mi po głowie, albo coś takiego z Mio, to się nazywa UMG.
To jest taki różowy neon. No, grubo. Come on. Więc myślę o czymś takim. Tutaj w kącik. Ale nie wiem, czy umiem sobie to wyobrazić. Albo taki też mocny, pomarańczowy, z takiej paletki Bella Pierre. I myślałam właśnie o tym pomarańczu. Zobaczcie, jak te kolory ładnie wyglądają do mojej skóry. Analiza kolorystyczna. Także chyba jednak zrobię ten. Chociaż chciałam użyć tego neonu, ale no, to będzie wyglądać komicznie. Gdybym na przykład użyła, gdybym na przykład zrobiła taki mocniejszy makijaż z wieloma kolorami, to może bym ten wcisnęła, ale myślę, że ten, użyję sobie tego pomarańczowego. Nigdy tego nie robiłam, ale chciałabym sobie zaakcentować właśnie tylko wewnętrzny kącik tym pomarańczem. Ciekawe, czy będę wyglądać jak matą. Ale nie czaję tego. Ale widziałam, na innych fajnie to wygląda. Ale to, że coś fajnie na kimś wygląda, to nie znaczy, że na was będzie fajnie wyglądać. To też jest taka kwestia. Nie wygląda, jakby mi oczy krwawiły. Chyba mam zbyt blisko osadzone oczy, żeby to robić. To sobie zrobiłam szaleństwo. Nie no, wygląda, jakbym była chora. To nie wygląda fajnie. Jak te dziewczyny to robią? One chyba nakładają takie mocne neony. Typu... A się wkopała. A może bym sobie po prostu ten pomarańcz nałożyła na całą powiekę? Nie mam czasu! O, wow. Dobra, walnijmy sobie to na całą powiekę i zobaczmy, jak to się zawsze można zmyć, nie? Ale pomarańczu w sumie nigdy takiego soczystego nie nakładałam. Ale wcale nie jest soczysty ten pomarańcz. No, lepiej to wygląda. Więc sobie nałożę to na całą powiekę. Dokładam sobie cienia na dół, żeby to jakoś trochę, wiecie, miało ręce i nogi, muszę spadać. I nałożę sobie maskarę. I później się zastanowię, co dalej. Powiem wam szczerze, że jestem niezadowolona z tego cienia, dlatego że ma słabą pigmentację i jakoś tak, no nie wygląda to najlepiej. Ale z drugiej strony nie chcę już nic dokładać, może ewentualnie dołożyłabym coś błyszczącego. Myślę, że dokleję rzęsy i będzie lepiej. Rzęsami to wygląda dużo lepiej. Chcę sobie Pillow Talk Lip Cheat, to jest konturówka, która najbardziej przypomina mój naturalny kolor ust. I sobie tylko troszeczkę obrysuję, bo i tak będę nakładać błyszczyk. Bo powiem wam, że na takie upały, na pogodę, błyszczyk jest najlepszy. I na to nałożę sobie błyszczyk, jak już mnie znacie od chwili dłuższej, to na pewno kojarzycie ten błyszczyk, to jest Inglot J223. To jest taki błyszczyk mocno odbijający światło, który ma złote drobiny. Trochę mi przypomina ten Fenty, ale ja wolę ten od Fenty. I tak naprawdę tyle. I co robimy z włosami, co? Może bym w sumie jeszcze nałożyła jakąś bożową konturóweczkę, w sensie kredkę na linię wodną. Mam tutaj Rimmel Scandalize, bardzo dobra kredka drogeryjna, właśnie beżowa, więc nałożę ją sobie też na linię dolną. Jeżeli chodzi o zapach, to bezkonkurencyjnie zapach numer jeden na lato to jest Light Blue od Dolce & Gabbana, ale od razu wam mówię, że warto wydać więcej kasy na ten O Intense, czyli o, to jest woda perfumowana, dlatego że zwykłe Light Blue to jest woda toaletowa, no i on się tak słabo trzyma, ale ta woda O Intense jednak trzyma się dłużej. O Boże, to są cytryny, to są po prostu cytryny. Cytryny, uwielbiam. Ja popełniłam błąd wczoraj, bo myłam włosy na noc i poszłam spać w mokrych i mam takie teraz nie wiadomo co. Więc nałożę sobie jakiś olejek. Dzisiaj użyję sobie tej czarnej orchidei z WS Academy. Bardzo lubię to serum, dlatego że ono się, dam sobie trzy pompki, to serum się wchłania, także to nie jest na przykład takie samo serum co Moroccan Oil, dlatego że Moroccan Oil tak jakby
siedzi na tych włosach, a to serum z WS się fajnie wchłania. Więc ciężko jest sobie tym też przetuścić włosy. Moje włosy ogólnie uwielbiają olejki, takie tam rzeczy, więc sobie to nałożę. Zepnę sobie kucyka na czubku. Zaplotę sobie z tego kucyka tutaj warkocza. I teraz tego warkocza sobie owinę wokół własnej osi. Ten kok samuraja jest mniej więcej na środku. Mam nadzieję, że jest na środku. A jeżeli chodzi o resztę włosów, to podkręcę sobie, żeby wam pokazać same końcówki. Żeby wam pokazać, jaką mam lokówkę, dlatego że ostatnio w filmach miałam podkręcone włosy i dużo z was pytało, czym właśnie podkręcam te włosy. To jest ta lokuwa Babyliss, nie wiem co. Termoochrona, którą teraz mam, to jest Charles Worthington. Sobie po prostu trochę spsikam. Aha, fajnie. I zaczynam od tyłu. Biorę takie średniej grubości pasma i kręcę od twarzy, tak nawijam. 5, 4, 3, 2, 1. Łapię chwilę, podkręcam i puszczam. Także z każdej strony będę miała około 5 loków, czasem 4. Teraz biorę i sobie paluchami po prostu to rozwalam. Trochę sobie podtapiruję szczotką, żeby był taki efekt, większa objętość. To będzie ulubieniec lata, a na pewno będzie to też ulubieniec roku. Świetny produkt, świetny produkt. Naprawdę bardzo wam polecam, to nie jest podkład, pamiętajcie, to nie jest podkład. To jest taka baza upiększająca i jest cudowna. Do cery tłustej, bardzo tłustej, nie polecam, chyba że chcecie go użyć na przykład pod mocno kryjący podkład Estée Lauder Double Wear, fajnie wygląda, albo żeby zmieszać, ale osoby z cerą suchą, osoby z cerą normalną, pokochacie. No, więc to by było na tyle, dzięki serdecznie za oglądanie. Kto wie, może następnym razem się zdecyduję na ten róż, coś z niego sobie wykombinujemy. I co, ja się z wami żegnam, dzięki serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki. Bye.